Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w piątek 1 września. 1 września do Kupelskiego Wiadomego. Ze mną jest człowiek, którego przedstawić absolutnie nie muszę. Na każdych targach obecny. Remik Waligura znacie, ale przedstawię. Jesteśmy na polu i widzicie, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy podsiewać trawę. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że jest tak sucho. Jak wiecie już o wcześniejszych vlogach u nas, że nie sposób jest zaorać, żeby zasiać świeżą łąkę. W zeszłym roku, kto był do końca pokazów, pamięta, że podsiewaliśmy tam kawałek. Dało to fajny efekt, lucerna, koniczyna, trawa. Dużo fajniejszy plon dawała w tym roku. Z tego podsiewu daliśmy jednak troszkę za mało kilogramów. Nie przewidzieliśmy tego, że jeszcze część traw wyleci, więc też to podsiejemy inną dawką. Czym to już wam powie Remik? Bo zdecydowałem się na tą samą trawę, którą tu podsiewaliśmy. A teraz Remik się z nami wita i mówi wam o trawie. Jeszcze jest Adam z nami oczywiście. Cześć, tu Remik już Waligura, firma Wronkowski Nasiona. Tak jak Krzysiu powiedział, jest 1 września, niektórzy idą do szkoły, my pojechaliśmy na łąkę. Łąkę dokąd? Do Krzysia. Dlaczego dzisiaj? Dlatego, że dopiero niedawno, po paru miesiącach, pojawił się pierwszy deszczyk. Pierwszy deszcz, niemniej jednak, jadąc tutaj na pole, na łąkę, kurzyło się. Mamy w tym rejonie lokalnie potężny niedobór, niedosyp wody. Pada w wielu rejonach, są rejony, tak jak u Krzysia, że nie padało, co mogliście zobaczyć na wielu materiałach Krzysztofa. Widzimy, że wszędzie dookoła jest problem z kukurydzą, kukurydzy na kiszonkę będzie brakowało w tym rejonie. I dzisiaj podsiewamy trawę u Krzysztofa mieszanką Turbo KP, czyli mieszanka 10-komponentowa o bardzo dużej zawartości koniczyny białej, koniczyny łąkowej i lucerny. Tam w składzie jest ich kilkanaście procent roślin motylkowych. Motylki u Krzysztofa są arcyważne w momencie bilansowania paszy. Krzysztof ma smoki, które tam karmi. One potrzebują dużo paszy, bardzo dobrej jakości paszy. Dlaczego? Po co? Bo dlatego, że trawa jest najtańszym źródłem paszy dla bydła. Krzysztof ma ich sporo, potrzebuje trawy wysokiej jakości i dużych plonów. Dzisiaj stawiamy na Turbo KP, a na innych działkach będą turbopiaski siane. To o tym powiemy później na tamtych łąkach. Dzisiaj ustawiamy normę siewu 40 kg na hektar. Siejemy same z Agromaszu. Chcieliśmy podziękować Piotrkowi i firmie Agromasz za udostępnienie siewnika. Idą wszyscy do szkoły, my też się uczymy tym siać. Mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie. Już prawie wszystko ogarniamy. Siewnik jest zasypany. Minusem, co tu będzie niestety, no to Remik widzi, że tu była kończyna wcześniej. Tak zwany kobylok. Jak to, nie wiem, jak to się nazywa ten chwast normalnie, się wdał i ileż go tam procent jest, jego nie wytępimy, no ale trzeba szukać mniejszego zła. Możemy poprzez częste przykaszanie męczyć chwast. Na pewno widzimy, że lokalnie, placowo wypady są traw. Niemniej widzimy, że trwały użytek zielony tutaj jest mocno przesuszony. Jak już, to jedyna wilgoć, 25 litrów spadło od jednego dnia, a drugiego 7. To był jedyny porządny deszcz od maja tak naprawdę. Tak to były po 3, po 5. Takie tam mniejsze deszczyki, ale jakaś wilgoć w ziemi jest, dlatego teraz mamy szansę tak naprawdę dopiero podsiać, bo zaorać to też by był duży kłopot, nie? Spadł deszczyk, będziemy próbowali podsiać, wykorzystać niewielką ilość wody, którą mamy do dyspozycji. Wczoraj poszło 200 kg saletry, żeby to jeszcze dodatkowo odżywić. Jakiej to już nie będę tam kogoś reklamował. Tak. Musimy robić to jednak w ten sposób, bo już te deszcze nadawane były kilkunastokrotnie, jednak o 5-7-10 km te deszcze nas omijały niestety. A powiem wam takiego newsa z dzisiaj, stąd od innej jakby kierunku. Chciałem dzisiaj zamówić paliwo, a na 1 września zadzwoniłem, zapytałem się, po ile jest paliwo w hurcie. Otóż otrzymałem odpowiedź, że niedostępne jest paliwo w hurcie na ten moment. To jest taka ciekawostka, że prawie po 7 zł za kilka dni ewentualnie może, bo paliwo jest niedostępne. Dziękujemy panie Obajtek, nie wiem co pan tam wywijasz, ale to jest niedopuszczalne w tym kraju. Dobra, wracamy do naszej rozmowy. Słuchajcie, tu wcześniej była... O! A on paliwo ma. Zobaczcie. Ten ma. I latali w tej NASA takie wielkie do Warszawy i przed świętem Wielka Polska. Wszystkie paliwo wypalili, teraz my nie mam. Dobra, słuchajcie, co chciałem powiedzieć? Samo to też jakby podsiew, to też mniej. I będziemy mieli... A, chodźcie, z lornetkę, będzie go lornetował. Jakiś B29 albo Messerschmitt. Dobra, słuchajcie, o co chodzi?
Wcześniej tu była kończyna, nawet widać, jeszcze ją remignie, że ta kończyna tutaj pozostała, ale już ją to wszystko, wiadomo, że one też mają ileś lat swojej jakby egzystencji, te trawy kończyny, i to po prostu już wyleciało, więc... Rok temu była dawka nieznaczna w Polsce. Tutaj nie było wcale. Tutaj nie było wcale? Nie, tam daliśmy 20 kilo, nie? Okay, a... Tutaj był parking, pamiętasz? Tu był parking. Tak, parking, czyli siejemy na... Parkingu. Na parkingu. Kto był rok temu, ten pamięta parking. Dokładnie, tak na jest. Na tym parkingu siejemy trawę. Tu podsiewu nie było w ogóle, to była kilka, wiesz co, 4 lata temu chyba kukurydza była. Aha, to jest w trybie zmienno-polowo. Tak, i była kończyna, bardzo ładna kończyna, ale stopniowo wiadomo, że chyba ona trzeci rok już już teraz wyleciała praktycznie. Czyli weźmiemy telefon. Ona po prostu wyleciała. No i teraz sytuacja jest tego rodzaju, że musimy to zrobić, a też jakby... dzierżawiłem lucernę od kolegi i ta lucerna też już mocno wyleciała, więc stwierdziłem, że muszę zadbać o swoje łąki bardziej i bardziej efektywnie wykorzystać, dlatego żeby po prostu mieć skąd paszę, nie? Tym bardziej, że te suche lata, i niech gwarantuje, że przyszłok nie będzie znów suchy, nie? Teraz pytanie, co jest tańszą paszą? Trawa czy kukurydza u ciebie w gospodarstwie? Trawa na pewno. To jest logiczne, bo nawozy fosforowo-potasowe, które wiadomo też stosuje się, ale nie w takich ilościach jak na kukurydzę, tak? Dobra, wciskamy sobie siew. Musimy jechać, damy dziesiątkę. To są nasze... Zresztą tylko Robert podsiewał, chłopaki mi ustawiali. Także wiem, że trzeba jechać około 10 km na godzinę. Tyle wiem. Wiem, że trzeba siać gronkowskie nasiona. Oczywiście. Działamy. Ja sobie zamknę, słuchajcie, zamknę szybę. Kabel mamy tak umocowany, żebyśmy mieli trochę ciszej. Ale może zamknąłem, a nie widzę, czy wszystko leci, ale pewnie chyba działa, co? Leci? No zaraz spojrzymy jeszcze raz. Leci, nie? Bo widać. Widać, jak leci na... Dobra. Czyli to już sobie weźmiemy, że będziemy mieli ciszej, bo po tym wał sobie tutaj, słuchajcie, dudni po tym nieścierlińsku, nie wiem jak to nawet nazwać. Parkingu. Po tym parkingu, dzisiaj tak? Trawy na parkingu. Dokładnie. Na pewno gdyby było więcej wody, gdyby było bardziej większa wilgoć, słuchajcie, na pewno by nam się lepiej siało. 10 km na godzinę, możemy przyspieszyć. Jest dość równo. F8 jedziemy od brzegu, to wiadomo, jakieś są kurty. Zastanawiam się, czy... Ale chyba trzeba będzie wyłączać na końcu, nie? Żeby to oszczędne materiały. Tak, bo jeżeli jedziemy, siewnik ma GPS, który widzi, że się poruszamy, i dmucha trawę nam, tak? Zadaje trawę. 40 km na hektar. Tak, i teraz ile czasu musimy podnieść, to ona nie zginie, bo gdzieś spadnie na pomysłu śniaku, tak? Ale... Tak, ale zdrowia nam się nakłada. Dokładnie. Dobra, dajemy teraz stop. Do góry. Będziemy chyba jeździć raz przy razie, nie? Tak mi się wydaje, że będzie może najwięcej nawracania. Zobacz, tu masz przykanale z wodą, kwas nieco mniej. Tu jest nisko, nie? Natomiast częste przykaszanie także ograniczy nam te kwasy. Herbicydem nie wytępuje. Tamte kwasy owszem, ale remig, jeśli chodzi o właśnie tak zwany kobylok, nie wiem jak to fachowo się nazywa. Jest to, wiem, że to jest lek dla cielaków na sraczkę przy okazji. Ale co? Dobra. Siew, lecimy. Ale jest to kwas głęboko korzeniący się. Tak, dobrze, leci. Leci ładnie. Jest to kwas głęboko korzeniący się, więc zobaczcie, że on nawet odbija jako pierwszy. Jest agresywny, jest go dużo i odbija jako pierwszy, bo jest korzenie ma głęboko i tę wilgoć lepiej wykorzystuje, wiesz? Widać go, nie? Za jakiś czas. No ale wybieramy mniejsze zło. Nie możemy go jakby sobie... Ale
jednorośnie pociek na tam wiodący jest widać bardziej. Widać, tak, tak. Znaczy tutaj akurat ta łąka już jest wykorzystana dla maksa, więc tutaj sobie jedziemy, słuchajcie, głębiej. Nigdy tego nie robiłem, Remik ma większą doświadczenie w tej jakby w tym podsiewie ode mnie. Ona łąka już jest wykorzystana na maksa, więc my możemy sobie głębiej pojechać. Zobaczymy na tej drugiej łące, gdzie będziemy mieć mniejszą dawkę, tam chyba 30 kg, może damy, może 25. Słuchajcie, to musimy tam zobaczyć, czy nie będziemy troszkę musieli wypłycić na tych pierścieniach tego wału, żeby nie niszczyć tej trawy, która jest, nie? Będziemy wcześniej sobie już... Stop. Dajemy, słuchajcie, wcześniej, bo sobie poprzesz jak posiejemy, tak? Żeby na drogę nie wyjeżdżać ani w biegu to sobie robić. Dobra. Możemy dyskutować, czy częściej wykonywać posiew na tamtej działce, częściej niższą normą, czy rzadziej, ale pełną normą siewu. Tak, zwłaszcza to tu trochę nam zejdzie jednak. Remikowi się zabiorę cały dzień, podejrzewam, bo zanim pojedziemy na te inne łąki, które są takie piaskowate i gdzieś tam naturalne, w olszynach i tak dalej. Wiadomo, że tamtych łąk, no, bardzo rzadko się orze, tak? Bo są to jakieś kawałeczki, kawałki i tak dalej, takie naturalne łąki, no te można oczywiście przeorać i obornika dać. Wtedy będzie to lepiej, ale nie zawsze to można zrobić. Tak jak teraz na przykład, no nie zrobimy tego z tego względu, że jest bardzo sucho. Nie? Jedynie możemy wykorzystać tą wodę, która nam spadła i zrobiła jakąś wilgoć na powiedzmy, nie wiem, 15 centymetrach. Mówię max, więcej nie. Tak, ale w tym roku mamy sytuację taką, że od maja rozmawiamy o potrzebach i czekaliśmy za wodą. Od maja. Także zresztą, co tu dużo mówić? Wcześniej wam o tym nie mówiłem, bo nie było kiedy. Jakieś tam były non-stop zajęcia, słuchajcie. Dobra. Pyk. Tutaj może dokładnie nie aż z tego, no z samego tego pola, który widzisz, tutaj, tu, tam i zaraz, to jest około 6 hektarów, zebrałem 4 z tego trzeciego pokosu, żeby to jakby uporządkować do podsiewu, no to zebrałem, słuchajcie, 4 belki sianokiszonki, więc możecie mieć wyobrażenie, jaka to jest susza, co nam zrobiła z tą trawą. Myślę, że najmniej się ze mną zgodzi, że motylkowe, zarówno jeśli chodzi o koniczynę, tak samo zwłaszcza lucernę, to było widać po podsiewie Remik na tamtym polu, że w tym suszy, no, trawa w krótkim systemie korzeniowym dostała w dupsko i no, nie ukrywajmy, prawie nie urosło na trzecim pokosie, na drugim było mało już. A lucerna ma długi syst, to tylko ją było widać tak naprawdę, nie? Więc te mieszanki też muszą być tak dobrane, żeby... Co mogę? Widzieli suszę w toku, który jest trawa 1,5 metra, ale nie. Dokładnie. Widzimy uprawione ścierwisko, co nawet nie stylkowały samosiewy... Zboża. To świadczy też o tym, że bizonik dobrze wymucił asory. I teraz też ciekawostka, bo zapowiadałem wam wcześniej, ale jeszcze nie miałem okazji wam powiedzieć. Słuchajcie, że pszenicą na tę suszę... Stop. Na tą suszę, która u mnie była, pszenicą, którą najlepiej plonowała, była Liberia. I to było w okolicach 8 ton z hektara. Więc zboża zimowe tylko dały radę, wiosenne niestety, no nie ma się czym chwalić. Krowy są szczęśliwe, nie ludzie. A ludzie też pośredni. Czekaj, na razie nie zamykaj. Teraz ok. I teraz sobie, słuchajcie, on sobie teraz kręci. Jak widzicie, rzuca nam trawę w to korytko, nie? I teraz, no, z pół korytka potrzebujemy, tak? On sobie robi próbę. Nastawiliśmy 30 kg na hektar, dajemy mu OK, stop,
i on se zważył 448 gram. Pół kilograma, powiedzmy, niecałe. I teraz my idziemy do naszej wagi i zobaczymy, ile nasza waga pokazuje. Uważaj, Jarku, żeby papier. O, ale na łąkę. Czujnik GPS widzi ruch, więc jak nie zastopujecie tam na komputerku z siewu, to on po prostu widzi ruch i rzuca, nie? Czy maszyna jest u góry, czy na dole, nie? Tam jest taki czujnik, który można by magnes założyć i w przypadku uniesienia do czujnika on ma być rozłączał sam. No ale po co, skoro jest komputerek, także słuchajcie. Ale co mnie zaskoczyło, znaczy wiesz, tutaj było gdzieś tam wapnowane, kukurydzą przesiewane wcześniej, że się pojawiła kończyna i lucerka po całości tak naprawdę, nie? Także tu agromarz akurat pochwałkę zyskuje. Tomek się najeździ dzisiaj, zadowolony będzie. Chyba nie zmieniamy głębokości, wydaje mi się. On krzywdy nie zrobi, a lepiej niech ona będzie bardziej przykryta, nie? Słuchajcie, jesteśmy na takiej łące, o której wam mówiłem, zamknę sobie, niech to nie wywietrzeje. Turbopiaski, dlaczego? No to widzicie, Remik wam powie, że chyba tu jest piasek, skoro tutaj wynikło. A tam się odbija, to cięte było kiedy, Paweł, było cięte? 6 dni temu? 5-6 dni temu. Tu już odbija, bo jest wilgoć. Tam w góry też dziki poryły, nie będzie odbijało. Stąd Remik powiem, dlaczego taka mieszanka trawy. Mamy słabą glebę, tak jak w tym przypadku mamy wręcz piaszczystą ziemię. Kretowina. Brakuje nam wody. Brakuje nam żyznej ziemi. To nie są torfy, to nie są iły, mady. To są typowo piaszczyste łąki. A też Krzysztof chce mieć z tego paszę wysokiej ilości, jakości i w miarę długoterminową. Ma świadomość, że im gorsze stanowisko, tym trudniej skonstruować mieszankę i tym trudniej mieszankę, która jest wieloletnia. W tym przypadku życie nam potoczyło, że takich klientów mamy bardzo dużo, co mają słabe ziemie, nieduże ilości opadów i duże potrzeby pokarmowe względem bydła. A to są mieszanki jakieś wieloletnie? To są mieszanki wieloletnie, na trwałe użytki zielone. Także te turbopiaski są na grunty orne. To, co kiedyś Krzysztof testował, mieszanka 2-3 lata w uprawie polowej, przełamane jeden rok zbożami i później ponownie wracamy z trawami. Także do takiego rozwiązania. My zakładamy wariant, że turbopiaski tutaj będzie 2-3 lata, po 2-3 latach. Sprawdzamy stanowisko, sprawdzamy rój łąkową, jak wygląda, jakie zagęszczenie i decydujemy, czy zostawiamy na kolejny rok, czy znowu dosiewamy. Tutaj siewamy w rój łąkową, jak widzicie, znowu nie ma pełnej uprawy. Znowu nam brakowało wody i już się zaczyna kurzyć. A pasza kwaśne, lekko kwaśne toleruje. Niemniej jednak na każdy trwały użytek zielony, więc zawsze polecamy wapnowanie. Jesienią, późną jesienią, Krzysztof wie, że jestem bardzo zwolennikiem uregulowanego czynu. Pierwsze zdecydowanie pH 7. Zawsze pierwsza rozmowa nam się zaczyna od tego, co masz w glebie i jak gry, co to jest za gleba, a później zaczynamy rozmowę, czego oczekujemy i idziemy w stronę rozwiązania. I teraz możemy tu wtrącić taką jedynie, że pewni znani nasi lubiani też bohaterowie pewnego serialu na telewizji, prawda, publicznej, w kółko mówią o wapnowaniu łąk. Kojarzysz kto? Ja nie będę mówił po nazwiskach. Rolnicy Podlasie, nie wiem, czy ktoś co mówi. Tak, i w kółko, że oni mają tyle, a inni nie mają. No być może mają i może mają rację. Bo to co mówisz, jednak powinno się wapnować łąki. To są kwaśne ziemie. No. Natomiast nie każdy gatunek traw toleruje lekko kwaśne czy kwaśne oczyn. Rzadko który tolerują. Dlatego mieszanka to musi być specjalnie skomponowana, zawierać nie tyle gatunki, są także konkretne odmiany. Zawsze były 4 pokosy, w tym roku ile masz? 3, no ale to naprawdę były pokosy, gdzie z hektar, 2 hektarów było 2 belki. Jesteśmy belka z hektara. Jeden pokos z automatu do tyłu, bo nie ma wody. No ale poprzedni pokos, drugi, to też dał naprawdę po 3 belki, 4 hektara. Siejemy, ja mówię, daj mi to na piśmie, że będzie deszcz. Jak popada, to już wtedy siejemy.
No wiadomo, lusalki jak to zasiejemy, nie zasiejemy, a nie spadnie deszcz? Lusalka może by była, ale tu nie będzie. No. Lusalka, nie, tu nie ale będzie. Ale ja po pierwszym pokosie... Dlatego tu nie mamy składzie, tam siedliśmy z lucerną, nie? Na innej działce rzeczywiście w składzie jest i jeszcze dodatkowo lucerna, i jeszcze dodatkowo kończyna łąkowa. Motylków tam jest 18%, kilkanaście procent motylków. Chyba ten film nazwę typowy wykład o trawie. Albo wszystko o trawie. To miał być krótki wykład. U ciebie nigdy nie ma krótkich wykładów, ale zawsze są tematyczne. Dlatego szukać. Na YouTubie. Bronkowski nasiona. Na YouTubie. Wszystkie te mieszanki są naszym produktem. No to na moim też będzie podeszła się linka, nie? Przyjadą czy nie? Nie, no chłopaki, to Kacper jest w tym, Bytowie. Złożyło się tak, że byliśmy siać trawy u Niemena, byliśmy siać u Agrokuzynów, u Wiktorii i Krzysiu zadzwonił teraz kolej na mnie. Przyjeżdżaj i zasiej. Siejemy. Mówisz? Jestem. Odpalamy traktor i... Tak, jedziemy, a tutaj dopiero będziemy w stanie wam pokazać. Może już coś jesienią? No i jak znajdzie czas, jak to wszystko powschodziło, jak to wyszło? Tak. Przede wszystkim nasza już będzie widać. Polega na tym, że my współpracujemy długofalowo. A wiosną to już na pewno... Przyjeżdżamy na pola, tak? Wiosną na pewno będzie co pokazać. Zobaczymy. Jesteś, mieszkasz przy tej łące, będziesz widział, jakie inne gatunki traw powschodziły. Witam was w dalszej części vlogu. Nie wiem, ile mam wolnego miejsca na karcie. Mam nadzieję, że jeszcze o ileś tam jest. Więc będę się streszczał, powiem krótko, co robię. Słuchajcie, siejemy. Zakładamy lucernę. Jak siejemy lucernę, pierwszy raz w życiu robię to bez jakby wsiewki w zboże. W czystym siewie. Jest to lucerna mas. Coś tam Duo 408, dokładnie zapamiętałem nazwy odmiany, nasiona otoczkowane, więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jak widzicie, kurzy się piorunem. Wcześniej to pole na nim było siane przeżyto, pomimo tej suszy wczesne uprawki dały mi to, że deszcz, który spadł dwa tygodnie temu, pierwszy dobry deszcz od maja, 31 litrów, pozwolił mi na to, że ładnie się zaorało. Po zaoraniu na szybko uprawiłem, słuchajcie, to agregatem, żeby kamienie wyciągnąć, wyrównać pole. Tam mamy taką glinę, więc na lucerkę powinien być temat idealny. Mówi się, że w czystym siewie lucerne powinno się siać do końca wakacji. No niestety już mamy wrzesień, ale początek września, więc myślę, że będzie ok. Z tego też tytułu dałem, mówi się, że 18 do 20 kilo w czystym siewie na hektar, ja daję 25. Raz, że jest sucho, dwa, że jest później. Więc, taka oto sytuacja. Mas Cup Duo 408, bodajże odmiana. Będziemy obserwować pierwszy raz w czystym siewie, jak uda mi się to zasiać. Jak widzicie, sieje się wniczkiem tym, co podsiewałem trawę, czyli to jest, wyłączamy agromasz. Dzięki uprzejmości firmy Agromasz. Tak jak widzicie, nadaje się tu siewnik także nie tylko do podsiewania traw. Ja sobie też siałem nim poplon. Teraz nie podsiewam, tylko sieję lucernę. W czystym siewie na oranym, więc też się da i ładnie to idzie, brzmie się, kamuszki zostaną wciśnięte, większe przed chwilą chłopaki złapali, która dwa ładnie to przyciśnie, że jest idealnie równe pole do kosiarki, wałek dzwonią po tych gruzach, jutro nadają deszcz, więc stąd też ta decyzja, że właśnie to dzisiaj. Ale też i dlatego, że lucerna dopiero dzisiaj do mnie dojechała, uwieram. Tak to mamy, popiół straszliwy. Jedną pryzmę kukurydzy nam ściętą i nie idzie zaorać na jakieś tam poplony, na zboża. Miejmy nadzieję, że jutro deszek będzie pewnie jakiś malutki, ale że coś spadnie w krótkim odcinku czasu i da się to, słuchajcie, zaorać i będzie to jakoś rosło. Także mówię, pierwsza lucerna siana w czystym siewie przeze mnie. Zobaczymy, jak to mi się uda. Będę się starał to wam później pokazywać. Co do samej odmiany, dużo wam nie powiem. Może się dowiem od Tomka i w najbliższym odcinku o odmianie powiem, co to za odmiana.
bo pewnie jest to krzyżówka, tak mi się wydaje, że z dwóch odmian, dwóch jakichś odmian, bo z reguły tak, tak właśnie w masie to jest robione. Kolejny film, który nagram, będzie wkrótce z cięcia kukurydzy na kiszonkę. Pewnie będzie Tomek. Pokażemy wam, jak te zabiegi będą przebiegały. Dobra, nie jestem pewny, tak jak mówię, pojemności tej karty, więc żeby mnie w środku nie ucięło i mam nadzieję, że mnie nie utnie. Ja będę kończył. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.